Hubert Malinowski, dobry wieczór. Zapraszam na sport. Krzysztof Kasprzak wygrał po pasjonującym finale turniej Grand Prix na torze w Bydgoszczy. Na linii mety wyprzedził minimalnie Darcy'ego Warda z Unibaxu Toruń. Trzecie miejsce zajął Jarosław Hampel, a czwarty był Greg Hancock. Zawody obejrzało niestety zaledwie około 7 tysięcy kibiców. Przechodzimy do koszykówki, bo Artego z brązowymi medalami Tauron Basket Ligi Kobiet. W meczu o wszystko bydgoszczanki wygrały z Energą Toruń 67-59 i powtórzyły sukces z ubiegłego roku. Gospodynię do zwycięstwa poprowadziła świetnie dysponowana Amerykanka Misha Carter, która zdobyła 26 punktów i zebrała 11 piłek. Początek spotkania był niezwykle wyrównany. Żadnej z drużyn nie udało się uzyskać przewagi. Na pierwszy plan wysunęły się indywidualne popisy Amerykanek z Artego. Skrzydłowa Amisha Carter tylko w pierwszej kwarcie zdobyła 13 punktów, a rozgrywająca Lia Metcalf miała 4 asysty. Na pewno Amisha Carter ciągnęła zespół i w pierwszej, i w drugiej połowie, zwłaszcza w pierwszej. Po stronie Katarzynek funkcjonował kolektyw, którym dowodziła Sybil Dosti. Środkowa zebrała aż 16 piłek. Na ostatnią kwartę bydgoszczanki wyszły z 7-punktową przewagą. Wtedy Energa postawiła wszystko na jedną kartę. To się opłaciło, bo na niespełna 2 minuty przed końcem doprowadziła do stanu 61-59. Na więcej nie było już stać Torunianek, bo od tego momentu punkty zdobywało już tylko Artego. Myślę, że przez te błędy własne naszych rozgrywających, powiedzmy, i tą końcówkę nie dograliśmy tak jak trzeba i przegraliśmy ten mecz, ale przede wszystkim chcę pogratulować zespołowi z Bydgoszczy. Ostatecznie Artego po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonało Energę 67-59. Wiedziałyśmy, że będzie ciężko, że Toruń gra taką nieobliczalną koszykówkę i do końca musiałyśmy być skoncentrowane. Wytrzymałyśmy to i zwycięstwo zostało po naszej stronie. Bydgoszczanki po bardzo zaciętym spotkaniu wygrały drugi mecz 67-59 i po raz drugi w historii klubu osiągnęły brązowe medale Tauron Basket Ligi Kobiet. Z Bydgoszczy dla sportu Łukasz Bytański. Emocje udzielały się, jak widać, wszystkim. Emocji nie brakowało także w Warszawie, gdzie Zawisza niestety przegrał pierwsze spotkanie w grupie mistrzowskiej T-Mobile Ekstraklasy. Bydgoszczanie ulegli tamtejszej Legii 0-2. Bramki na wagę zwycięstwa zdobyli w 70. minucie Michał Żyro i na 2 minuty przed końcem Marek Saganowski. A teraz przenosimy się do Solca Kujawskiego, który gości najlepszych polskich zapaśników. W hali Osiru odbywają się Mistrzostwa Polski w stylach klasycznym, wolnym oraz w zapasach kobiet. To nowość i jednocześnie wyjście organizatorów naprzeciw oczekiwaniom kibiców, bo nigdy wcześniej w taki sposób nie rywalizowano. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy właśnie te zawody w trzech stylach. Jest takie nasze małe święto zapaśnicze. Przyjechali właśnie byli trenerzy, byli działacze. Chcemy po prostu tutaj, jakby powiedzieć, zintegrować nasze środowisko zapaśnicze. Uroczyste otwarcie oraz uhonorowanie medalistów Mistrzostw Europy, które odbyły się 3 tygodnie temu w Finlandii. Tak wyglądała przystawka. Daniem głównym były walki półfinałowe. Przyjechała cała czołówka naszej reprezentacji. Startują najlepsi zawodnicy, medaliści ostatnich Mistrzostw Europy. Wydaje mi się, że poziom stoi na wysokim poziomie. Nie zabrakło tutaj naszych najlepszych zawodników. Mistrzostwa Polski to najważniejsza impreza zapaśnicza w tym roku, dlatego w Solcu Kujawskim pojawili się najlepsi zawodnicy. Dodatkowo zmieniona formuła turnieju spowodowała, że tak silnie obsadzonych mistrzostw w kraju jeszcze nie było. Wśród kobiet wielką faworytką jest Anna Zwirydowska. Na takich zawodach może znaleźć się wszystko. Oczywiście nikogo nie można lekceważyć, mamy bardzo dużo utalentowanych i dobrych zawodniczek. Podobnie jest w stylu klasycznym. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich Damian Janikowski nie obawia się swoich rywali, mimo że występuje w innej kategorii wagowej. Z kolei w stylu wolnym prym wiedzie Krystian Brzozowski. Tutaj ja jestem po prostu dla nich, można powiedzieć, taką dodatkową osobą, dodatkowym pressingiem, który wywiera właśnie na nich tą presję. No niech oni się boją, ja się niczego nie boję. Jutro wisienka na torcie, czyli walki finałowe, które będą mogli Państwo obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 11:55.
Supermoto to dyscyplina sportowa, która nie pierwszy raz gościła w Bydgoszczy. Jednak pierwsza runda międzynarodowych mistrzostw Polski oraz inauguracja krajowego pucharu okazała się niezwykła. Pierwszy raz na kartodromie pojawiło się aż 45 zawodników, a wśród nich gwiazdy światowego formatu na czele z Aleksandrem Latyszewem. To właśnie Rosjanin i Szwed Kevin Fagre byli najlepszymi zawodnikami w klasie S2. Obaj są uczestnikami Mistrzostw Świata, a takich motocyklistów Bydgoszcz jeszcze nie gościła. Ja na co dzień startuję w Mistrzostwach Świata. Niestety ostatnio zdefektował mi motocykl. No i teraz jestem w Polsce, na waszych zawodach. Tu jest bardzo dobra organizacja i przemili ludzie. Zagraniczne gwiazdy okazały się poza zasięgiem reszty stawki. Pewnie swój wyścig wygrał Fagre, a Latyszew przejechał linię mety tuż za nim. Trzeci, Piotr Salamon, miał do nich ponad pół minuty straty. W klasie C2 pojawili się zawodnicy z regionu. Michał Pawlik po udanych kwalifikacjach miał apetyt na dobry wynik. Nawet gdybym startował z 9 pozycji, to też apetyty byłyby na pierwsze miejsce. Kwalifikacje poszły dobrze. Pierwsza runda kwalifikacyjna, pierwsze miejsce, druga, drugie. No i sumarycznie drugie miejsce. Ostatecznie Pawlik w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce. Mniej szczęścia miał jego klubowy kolega, który zakończył zawody na 23 pozycji. Bardzo dużo frajdy, super chłopacy, generalnie grupa jest bardzo, że tak powiem, rozrywkowa i generalnie ja to traktuję jako zabawę. To nie koniec motocyklowych emocji w Bydgoszczy. Kolejną rundę Mistrzostw Polski oraz Pucharu zaplanowano na 30 sierpnia. To też nie koniec sportów motorowych w tym serwisie, bo wróciła moda na folk. Nie oparł się jej nawet kierowca rajdowy Marcin Gagacki, który nowe trendy postanowił wprowadzić do sportu motorowego. Efekt jego ciężkiej pracy kibice zobaczą już jutro podczas Folk Race Oponeo Cup w Toruniu. To już ostatnie szlify przed powrotem na tor. Zawody Oponeo Cup w nowej folkowej odsłonie wystartują jutro na torze przy ulicy Bielańskiej w Toruniu. Najlepszego kierowcę wyłoni cykl 6 rund, dlatego emocji na pewno nie zabraknie. Rywalizacja ramię w ramię, 5 zawodników startujących z jednej linii na 4 okrążenia, czyli bardzo ciekawa dyscyplina. Z uwagi na to, że kibice będą mogli obserwować zarówno szybką jazdę zawodników, jak i walkę na torze. Folk race to sport nieco zapomniany w regionie, jednak w latach 96-2003 cieszył się dużą popularnością. Jego reaktywacji podjęli się Marcin Gagacki i Marcin Bilski z Oponeo Motorsport TVP Bydgoszcz. Miesiące ciężkiej pracy przyniosły upragniony efekt w postaci zawodów Folk Race Oponeo Cup. Kierowcy amatorzy będą mogli spróbować swoich sił w rallycrossie, czyli w jednej z najbardziej widowiskowych odmian sportu motorowego. W warsztacie Marcina Gagackiego trwają intensywne przygotowania do tej imprezy. Wszystkie samochody należy odpowiednio wyposażyć, aby zapewnić uczestnikom wyścigu maksimum ochrony, a widzom jak najwięcej sportowych emocji. Dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie i zapraszam na jutrzejszy Sektor Kibica. Pobiegamy sobie trochę, a wystartujemy punktualnie o 22:20. Do zobaczenia.